Ilona Łebkowska: Idealna Rodzina. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Czyta Karina Severn. Moim przyjaciołom i współpracownikom ze wszystkich seriali, które wspólnie stworzyliśmy, to dzięki Wam fikcja staje się tak realna, że niektórzy zaczynają w nią wierzyć. Dom z zewnątrz wyglądał jak marzenie każdego Polaka. Biały dworek z gankiem i kolumnami zgrabnymi w proporcjach był przykryty czerwoną dachówką. Pod frontową ścianą cieszyła kolorami piękna, zakomponowana jak w najładniejszych angielskich ogrodach rabata z bylin. Niebieskie ostróżki, żółta tojeść, czerwone pysznogłówki, jarzmianki w kolorze fuksji, pomarańczowe jeżówki. W oknach wisiały urocze, robione szydełkiem firanki. Przed domem był wybrukowany placyk z okrągłym klombem po środku, na którym rosły kwitnące, właśnie obficie, herbaciane róże. Z tyłu za domem widać było stare drzewa, dające przyjemny cień i stanowiące piękne tło dla domu. Pod rozłożystą lipą stała drewniana ławeczka w angielskim stylu, jakby wyjęta z filmu Notting Hill. Wszystko oświetlało ciepłe, jesienne słońce. Idylla po prostu. Na ganku siedziała, dopełniając sielskiego obrazu, para koło siedemdziesiątki: siwowłosa, zadbana pani, i szpakowaty mężczyzna z bujnymi jak na swój wiek włosami. Kobieta ubrana była po domowemu: lniana, luźna sukienka, płaskie sandały i narzucony na ramiona kardigan. Mężczyzna miał na sobie flanelową koszulę w kratę i lekko wytarte dżinsy. Trzymali się za ręce i patrzyli na siebie czułym wzrokiem. Scena ta wyglądała jak reklama cudownego preparatu na stawy, albo nawet superspecyfiku pozwalającego cieszyć się seksem w wieku mocno dojrzałym. Kobieta pochyliła głowę, położyła ją na ramieniu mężczyzny, tak jak zapewne robiła to przez ostatnich pięćdziesiąt lat, i powiedziała łagodnie, ale z wyraźnym naciskiem: Nie możemy sprzedać tego domu, Kaziu. Nigdy. To jest nie tylko nasze miejsce to matecznik. To gniazdo naszej rodziny, naszych dzieci i wnuków. Oni jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, ale z czasem zrozumieją, że najważniejszy jest dom, do którego zawsze można wrócić. Mężczyzna pokiwał głową i dodał ciepłym tonem: I gdzie zawsze czeka ktoś, kto przytuli, wysłucha, doradzi, pocieszy, prawda? Nasza rodzina trwa, istnieje także dlatego, że istnieje ten dom. Wiesz co, kochanie? Myślę czasem o tym, że kiedy my już dawno przeminiemy, te róże będą nadal co roku kwitły. I to jest piękne. I bardzo ważne. Dzieci muszą to zrozumieć, Bogusiu. I na pewno w końcu zrozumieją, tylko potrzebują na to jeszcze trochę czasu, kochanie. Mężczyzna z czułością objął ramieniem swoją towarzyszkę. To było naprawdę piękne. Oboje wyglądali teraz po prostu jak model dziadka i babci Sèvres pod Paryżem. Stop! wrzasnął ktoś nagle nieprzyjemnym głosem, niszcząc w jednej chwili ten sielankowy obrazek. Do pary na ganku podszedł młody mężczyzna, wyraźnie czymś wkurzony. Marian, do jasnej cholery, znowu nie powiedziałeś całego tekstu. Powiedziałem, co do słowa. Nie. W scenariuszu jest: róże będą nadal co roku kwitły, drzewa wypuszczą nowe gałęzie, a ptaki znów będą śpiewać. No, ale przecież to jest jakiś tandetny dialog i do tego kompletnie idiotyczny zaprotestował mężczyzna. Wypuszczą gałęzie? Wypuszczać to można lwa z klatki jak to brzmi? Ty to słyszysz? Ja słyszę odparł młody. I nawet się z tobą zgadzam, ale doskonale wiesz, że jak nie powiecie dokładnie całego tekstu po literkach, to Szekspir się wkurwi, a ja będę miał przesrane, że cię nie upilnowałem. Do rozmowy włączyła się kobieta. Zamiast ciągle się czepiać, że zgubiliśmy jakieś słówko, mogliby nas słuchać i zrobić czasem to, o co prosimy. W następnej scenie znowu zagniatam ciasto na pierogi. A mówiłam przecież tyle razy, że mam kłopoty z nadgarstkiem. Nie mogę chociaż raz zamiast lepienia pierogów usmażyć paru naleśników? Nie ma takiej opcji. W scenariuszu są pierogi. Wszyscy żegają już pierogami. Proszę, Tadeusz, zmieńmy to. Nie ma mowy, Wanda, ja naprawdę bardzo ci współczuję z powodu tej ręki, ale nie będę kładł głowy pod topór przez twój chory nadgarstek. Szekspir lubi pierogi, więc będziesz lepić pierogi. Powtarzamy ujęcie i skup się tym razem, Marian, błagam. Wszyscy na miejsca. Pieprzony szekspir, mruknął Marian. A Wanda dodała. Przez ten cholerny serial w życiu nie wezmę już do ust pierogów. A tak lubiłam ruskie. A ja kochałem kiedyś swój zawód, póki nie zacząłem grać w tym serialu dwadzieścia lat temu. Rozległ się głos wzmocniony przez specjalną tubę. Macie włączone mikrofony, wszystko słyszeliśmy. Akcja! Wanda położyła głowę na ramieniu Mariana. Nie możemy sprzedać tego domu. W tym momencie wrzasnął dźwiękowiec ze słuchawkami na uszach. Stop! Samolot leci. Musimy przeczekać. Rzym, Alitalia 1420 powiedział Marian zasłaniając mikroport. Ja stawiam na Wizer do London luton Tylko spóźniony jak zwykle. Nad sielskim dworkiem przeleciał samolot w charakterystycznych różowych i fioletowych barwach. Mówiłam, że Wheeler. Jesteś mi winien piwo. Manda była podekscytowana swoją wygraną. Może lepiej zaparzyć melisę, złośliwie zaproponował Marian. Sam sobie pij melisę albo z Szekspirem. Przerwa. Obiad przyjechał. Wrzasnął ktoś za domu. Nie skończymy dzisiaj tej sceny. Westchnęła Wanda wstając. A pieprzyć scenę to nie nasz problem, tylko produkcji. Ważne, żeby nam całą dniówkę policzyli, stwierdził Marian. Przy kempingowych stolikach na ganku, pod drzewami na ogrodowej ławce wszędzie gdzie tylko można było przycupnąć siedzieli członkowie ekipy i jedli obiad podany w styropianowych tackach z przykrywką inni dopiero odbierali swoje porcje wydawane przez brzuchatego mężczyznę ja poproszę wege powiedziała do niego dziewczyna stojąca jako pierwsza w kolejce nie ma już wege wyszło jak to nie ma przecież ja zawsze biorę wege to dzisiaj weźmiesz normalne trzeba było przyjść wcześniej Pracowałam do cholery, więc nie mogłam przyjść wcześniej. Ja nie jem mięsa. Nie udawaj, kurwa, że tego nie wiesz. Nie udaję, kurwa, tylko nie mam wege. Z kieszeni nie wytrzepię. Mięsni koledzy ci zabrali, to im teraz odbierz. Trzeba było nie dawać. Ja daję, co chcą, jeśli jest. Powtarzam, trzeba było przyjść wcześniej, kochana. Life is brutal. Ja pierdolę, dziewczyna była naprawdę wściekła. Plan od piątej rano, bo pieprzony szekspir napisał, że świt wstaje nad drzewami. Sikanie pod płotem, bo do domu nie wpuszczają, a to i to ja nie ma i jeszcze obiadu nie dostanę? Pretensje nie do mnie, tylko do kierownika produkcji albo do szekspira. To bierzesz mięsne? Dobrze radzę, przynajmniej kartofle i kapustę zjesz. Kapusta jest ze skwarkami. Skwarki nie mięso. A co o warzywo? Nie, kurwa, ja nie wyrobię dłużej w tej pieprzonej produkcji. Te! Magister sztuki. Przypominam, że mówisz tak codziennie, to zrobiło się cholernie nudne, skomentował rudzielec spod drzewa. A ty codziennie rano twierdzisz, że się dziś zwalniasz i co? Odszczeknęła się rozzłoszczona dziewczyna. Takie życie trzeba płacić czymś rachunki, uśmiechnął się Rudy i rozłożył ręce. Mnie też jaskółki na parapet nie srają forsą. Kończyć, kończyć, dzieci. Mamy dziś jeszcze osiem minut do skręcenia. Ponaglana ekipa powoli kończyła jeść, każdy po kolei wrzucał pudełka z niedojedzonymi resztkami do wielkiego kosza na śmieci. Rudzielec podszedł do głodnej dziewczyny, która zajmowała już miejsce za kamerą. – Cieszcie, że dla ciebie zabrakło. Ja wziąłem wege i teraz pawia za ogon zębami trzymam. – Psy w schronisku karmią lepiej niż oni nas – skomentowała dziewczyna. – Dokładnie tak. No, zaczynamy. Arbeit macht frei. Jak wiadomo. Wszyscy z ociąganiem zajmowali swoje miejsca. Poprawcie charakteryzację, bo Marian się świeci jak księżyc w pełni. Ruchy, ruchy, ruchy. Stęskniony widz czeka przecież na kolejne odcinki. Dziewczyna włożyła dwa palce do ust i wykonała udawane żygnięcie. Nie myśl, że tego nie widziałem, wrzasnął kierownik planu. Doigrasz się w końcu, Paulina. Dziewczyna nie odwracając się, pokazała mu środkowy palec i poprawiła się za kamerą. Gotowi? wrzasnął kierownik planu. Jeszcze chwila, odkrzyknęła charakteryzatorka pudrująca Mariana. Pierdolę, stęknął Rudzielec do dziewczyny za kamerą. Przez tę cholerną robotę na rzecz ona mnie rzuci. Mamy na dzisiaj bilety do teatru na siódmą. Bez szans, że zdążę, marudził Rudzielec ustawiając wielką lampę. Jak kocha to zrozumie, odpowiedziała Paulina. W końcu w pracy jesteś. Według niej normalni ludzie wiedzą, o której wyjdą z pracy. To no niech szuka normalnego, stwierdziła dziewczyna. A ty szukaj nienormalnej. Czyli jakiejś z branży. Ty jesteś wolna, ale mnie nie chcesz, powiedział Rudy z uśmiechem. Przemyśl to może jeszcze raz, co? Jechalibyśmy razem do roboty, wracali razem. Jako to oszczędność na transporcie, pomyśl tylko. Mam zasady. Gdzie żywiesz, nie je Zawsze lubiłem twoją subtelność. Na miejsca, gotowi, akcja! wrzasnął reżyser siedzący pod drzewem, przed małymi telewizorkami. Stop! Samolot! krzyknął dźwiękowiec. Rozległ się churalny jęk, a reżyser zerwał z uszu słuchawki i rzucił nimi o ziemię. Myślę, że możesz już zacząć szukać nowej panny! rzuciła dziewczyna w stronę ryżowłosego. Widać było, że wszyscy bardzo kochają swoją pracę i sprawia im wielką przyjemność spędzanie całych dni razem. Kobieta, która siedziała w studiu telewizyjnym, miała zapewne koło czterdziestki. Nie, chyba trochę więcej, ale dobry chirurg, plastyczny, najwyraźniej pomógł jej cofnąć czas. Ubrana była w elegancką czarną sukienkę, która swoim fasonem i kolorem zręcznie tuszowała zbytnie krągłości noga założona na nogę i obuta w elegancką i zapewne bardzo kosztowną szpilkę nonszalancko kiwała się nad podłogą Kobieta miała ewidentnie znudzony wyraz twarzy Młoda, bardzo ładna blondynka siedząca w fotelu vis-a-vis -vis, od dłuższego czasu próbowała się przebić przez otwartą obojętność swojej interlokutorki, która miną i mową ciała dawała jej cały czas do zrozumienia, że ma w nosie i ją i jej pytania i generalnie cały ten wywiad Dziennikarka spojrzała w swoje notatki i z desperacją w głosie zapytała: Pani Anno, i ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć na koniec naszym widzom, bo bardzo często o to pytają, z którym z bohaterów pani seriali najchętniej by się pani zaprzyjaźniła? Rozmówczyni uśmiechnęła się z lekceważeniem. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, proszę pani. Ale dlaczego? Młoda dziennikarka, nie widząc najwyraźniej, że pakuje się w poważne kłopoty, samobójczo domagała się odpowiedzi. — Bo to jest, proszę pani, bardzo głupie pytanie. — Nie, nie głupie. Kretyńskie. — Dlaczego? — drążyła uparcie dziennikarka. — No cóż, niektórzy nie uczą się nawet na własnych błędach. Dalej lazła w szkodę. — Dlatego kretyńskie, bo, droga pani, powiedziała z wyraźną wyższością w głosie kobieta, nie można się przyjaźnić z kimś, kto nie istnieje. A moi bohaterowie nie istnieją, proszę pani. Ich nie ma. I kto jak kto, ale ja wiem to najlepiej. Więc chyba w końcu pani rozumie, że zadała pani idiotyczne pytanie Coś jeszcze? Na to blondynka nie miała już przygotowanej ani odpowiedzi, ani kolejnego pytania. Siedziała jak rażona gromem, patrząc na ironiczny uśmiech na twarzy swojej interlokutorki. W takim razie dziękuję widzom. Moim i Państwa gościem była Anna Sobańska, twórczyni ulubionego serialu Wszystkich Polaków. Do widzenia. Zamiast dziennikarki zakończyła wywiad kobieta w czerni i spokojnie zaczęła odpinać mikrofon. Na szczęście realizator programu wykazał się refleksem połączonym z chrześcijańskim miłosierdziem i wypuścił napisy końcowe. W przestronnym salonie stały wielka kanapa. Dwa fotele, wyrafinowany w formie stolik, jakaś antyczna komódka oraz rozłożysty kwiat w olbrzymiej donicy i dobrze zaopatrzony barek z alkoholem. Na jednej ze ścian wisiał ogromny telewizor z płaskim ekranem, na sąsiednich obrazy. Olejne i bez wątpienia oryginały. Dwórnik, Nowosielski i Sasnal. W oknach zasłony z grubego jedwabiu, na podłodze puszysty dywan. Było tu elegancko, designersko i bez wątpienia bardzo, bardzo kosztownie. Trzasnęły drzwi wejściowe, rozległ się śmiech, odgłos kroków, i do pokoju, nie zapalając światła, biegli dziewczyna i chłopak. Śmiejąc się, rozbierali się nawzajem, znacząc drogę porzuconymi ciuchami i butami. Dziewczyna, ładna, szczupła blondynka ze sporym biustem i długimi włosami. Zaplątała się wsunięte do połowy udwąskie dżinsy i prawie przewróciła, ale chłopak z długimi, ciemnymi włosami złapał ją na szczęście w ostatniej chwili. Blondynka zaniosła się śmiechem i naga skoczyła energicznie na szeroką kanapę. Jesteś pewna, że zaraz nie wróci? Chłopak mozolił się ze skarpetkami. Nie wcześniej niż o północy. Ma teraz wywiad na żywo w telewizji, a potem jakąś galę a ojciec? Wyjechał. Brat, u dziadków. Mówiłam ci Paweł, że chata wolna. No czekam. Chłopak padł obok niej na kanapę i nagle ekran telewizora rozbłysnął i pojawiła się na nim znudzona twarz. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, wibrujący. Bo, droga pani, nie można przyjaźnić się z kimś, kto nie istnieje. A moi bohaterowie nie istnieją, proszę pani. Ich nie ma i kto jak kto. Ale ja wiem to najlepiej. Kaśka, kurwa, ona tu jest! Tu jest Twoja matka! W telewizorze idioto jest. Dupą walnąłeś w pilota! Wyszarpnęła pilota z pod nagiego pośladka chłopaka, klnąc pod nosem i wyłączyła obraz. Po czym zabrała się energicznie do przerwanej czynności, czyli intensywnych pocałunków połączonych z jeszcze intensywniejszymi pieszczotami. Jednak po krótkiej chwili, widząc, że jej wysiłki idą na marne, znieruchomiała i spojrzała na chłopaka z wyraźnym rozczarowaniem. Co jest z tobą? Sory speszyłem się z rozum, ona patrzyła prosto na mnie. No, ale już nie patrzy, więc wyluzuj. I zajmij się tym, po co tu przyszliśmy, pociągnęła go do siebie. Chłopak jednak się wyrwał. Mimo to, co mimo to? Mimo to nici z seksu, bo zobaczyłeś w telewizorze moją matkę? Przez pięć sekund? Zrozum, ja się jej boję. Nie musisz mi tego mówić, wszyscy jej się boją. Poza mną. Sama widzisz? Dziewczyna siadła na kanapie. Ja pierniczę. Jakbym miała przez nią mało problemów, to jeszcze w dodatku kastruję wszystkich moich chłopaków. Wystarczy, że się pokażę w telewizji, a im natychmiast opada chłopak też się podniósł. Zawstydzony spuścił głowę. To było... no wiesz, silniejsze ode mnie. Zauważyłam. Ironicznie skomentowała dziewczyna. Powiedz, jak ty to robisz? — zapytał niepewnym głosem chłopak. Musisz przecież mieć jakiś sposób. Sposób na co? No, na to, że się jej nie boisz. Prosta metoda po prostu liczę. Co robisz? Liczę. Ona coś do mnie nawija, ja spokojnie patrzę jej prosto w oczy i liczę w myślach. Do ilu? Nigdy dalej niż do setki. Moja matka jest, jak wiadomo, bardzo zajęta, więc jej zjebka nie trwa nigdy zbyt długo. Chłopak chwilę trawił informację, po czym zaczął cicho liczyć pod nosem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Działa! Rzucił się na dziewczynę i zaczęli się kotłować na kanapie, energicznie odrabiając stracone minuty. W tym momencie rozległ się charakterystyczny dźwięk otwieranych drzwi, a po chwili do pokoju weszły, niezbyt dobrze widoczne w ciemności, dwie osoby kobieta i mężczyzna. Jesteś pewna, że to dobry adres? Spytał mężczyzna. Krzysio od transportu mówił. Zna adres, bo często po nią jeździ. Chyba nikogo nie ma w domu, skoro ciemno choć okowy kol. Jak nikogo nie ma, skoro drzwi wejściowe były otwarte? Może ktoś zapomniał zamknąć? Co dziwne, młoda para z zapałem uprawiająca na kanapie seks, zdawała się ani nie widzieć, ani nie słyszeć dziwnych gości. Oni natomiast ich i owszem. Kaziu, ty słyszysz to samo co ja? Aparatu słuchowego nie włączyłem, poczekaj. Nacisnął jakiś guziczek w aparacie słuchowym i zdębiał. Co? Ja cię o kurczę, mają energię? Stanęli koło kanapy i z dezaprobatą zaczęli głośno wymieniać uwagi, przyglądając się intensywnie figlującej parze. Kochanie, czy to jest jej córka? Spytał mężczyzna. Najwyraźniej Jezus, Maria, ona przecież ma dopiero 16 lat. Kobieta była najwyraźniej głęboko oburzona. Skąd wiesz, że tylko tyle? Wygląda dość dorodnie, z powątpiewaniem skomentował mężczyzna. Szekspir się kiedyś zwierzał. Słyszałam, na pewno szesnaście, mówiła kobieta z przekonaniem. No ale ten biust... Kaziu, na jakim ty świecie żyjesz? Teraz dzieci wcześniej dojrzewają i jak widać wcześniej zaczynają. W jakiejś patologicznej rodzinie to rozumiem, ale tutaj? Jej córka? Akcja na kanapie skończyła się efektownym szczytowaniem. Młodzi, całkowicie przekonani, że są sami, nie powstrzymywali ani trochę swoich reakcji. Dziewczyna przeciągnęła się leniwie, najwyraźniej zadowolona. No widzisz? Tylko liczenie zawsze skutkuje. W każdej sytuacji. Sięgnęła dłonią za głowę, macając po oparciu kanapy. I znalazła sznur od stojącej na podłodze lampy, nacisnęła i światło rozjaśniło pokój. Teraz można było zobaczyć dokładniej przybyszy. I byli to bez dwóch zdań aktorzy z serialu, Marian i Wanda. A co dziwniejsze, dziewczyna i chłopiec ani ich nie widzieli, ani nie słyszeli. Dziewczyna wstała kompletnie naga, była naprawdę zgrabna i bardzo, ale to bardzo efektowna. Starsza pani szybkim gestem zasłoniła swojemu towarzyszowi oczy. Kazik, nie patrz. W twoim wieku to niebezpieczne. Jednak on odsunął jej dłoń. Nic mi nie będzie. Widywałem już nagie kobiety. Jestem po siedemdziesiątce, chcę ci przypomnieć. Kobieta powtórzyła swój gest. No właśnie. I serce masz chore. Zapomniałeś, jak w odcinku 2335 wylądowałeś na ostrym dyżurze z migotaniem przedsionków? Ale zrobili mi ablację i jest już ok. No, ładna i zgrabna bardzo. Gdybym był ze 20 lat młodszy, stary satyr ona jest młodsza od naszej wnuczki, marzenki idziemy stąd natychmiast pociągnęła swojego towarzysza za rękę. Dokąd? Tu jest dobrze. Patrz, jaki mają wielki ekran. Ja cię kręcę. Może sobie coś teraz obejrzymy? Sięgnął po pilota i włączył telewizor. Ekran rozbłysnął i pojawili się na nim, oni. Stali przed domem z gankiem i kolumnami i uśmiechnięci machali w stronę odjeżdżającego samochodu. Znowu usiadłeś na pilocie? zapytała dziewczyna. Nie. Sprawdź, zażądała stanowczo ona. Chłopak wstał i zaczął macać wokół rękoma. Pilota tu nie ma! Jak nie ma, jak był! I telewizor przecież włączony! Mężczyzna i kobieta popatrzyli po sobie. Mężczyzna rzucił szybko pilota na kanapę. Dziewczyna natychmiast go znalazła. Ślepe i bojaźliwy. Dobrze, że chociaż w łóżku nie zły. Zobacz, tu leżał. To serial twojej matki? Niestety tak. Wyłączę, bo inaczej zaraz pawia puszczę. Nie jestem w stanie na to patrzeć. Szczególnie na tych słodko pierdzących staruchów. Para na ekranie tymczasem spojrzała na siebie, wymieniła pocałunek, po czym serialowy kazik objął serialową Bogusie i powiedział: Święta, święta i po świętach. Dom będzie teraz taki pusty bez dzieci i wnuków. Tylko mi się nie rozpłacz, Bogusiu. Chodź, napijemy się melisy. Dziewczyna, słysząc ten dialog, wywaliła język i wydała dźwięk imitujący wymioty. Nie do wiary, już dwadzieścia lat ludzie słuchają tego pierdolenia. I jakby przestano to produkować, chyba by na ulicę wyszli. Nie rozumiem, kurwa tego narodu. I wyłączyła obraz, naciskając pilota. Ekran zgasł. Potem jest bardzo dobra scena, tak, kiedy bogusia widzi w kuchni mysz. Włącz z powrotem, dziewczyno, i nie mów tak o nas. Niewychowana gówniara! Mężczyzna chciał przechwycić pilota, jednak dziewczyna odłożyła go zbyt daleko, poza zasięgiem jego ręki. Zostaw, Kaziu, ona cię przecież nie słyszy. Wyjdą to sobie włączymy. Kobieta próbowała go uspokoić. Ale ta scena z myszą! Robiliśmy to pół dnia, pamiętasz? Myślałam, że masz jej już dosyć. Czy ty słyszałaś, co ona powiedziała? Że się pożyga. Jak to pożyka? Przecież nas wszyscy kochają, prawda? Kobieta westchnęła ciężko. Oj, kochanie, chyba czytasz za dużo materiałów reklamowych naszego serialu. Jedni nas kochają, drudzy nami żygają. Normalka! Tymczasem młodzi najwyraźniej nie byli jeszcze usatysfakcjonowani i zamierzali powtórzyć akcję. Chłopak pociągnął dziewczynę na siebie, ona ze śmiechem usiadła na nim okrakiem i zaczęli znów uprawiać seks. Kobieta szybko zareagowała. O nie! Nie będziesz na to patrzył, nie ma mowy! Nie chcecie cię mieć na sumieniu. Idziemy obejrzeć resztę domu musimy przecież znaleźć sobie jakieś miejsce. Chwyciła Kazia za rękę i wyciągnęła z pokoju, choć opierał się i spoglądał za siebie, patrząc na kotłującą się na kanapie parę. Zegar w korytarzu wskazywał drugą piętnaście, gdy drzwi domu znowu się otworzyły i weszła kobieta. Ta sama, która niedawno udzielała telewizyjnego wywiadu. Była to Anna Sobańska. Za drzwiami panowała kompletna ciemność. Sobańska zrzuciła szpilki i zapalając po drodze wszystkie światła, pierwsze kroki skierowała do barku w salonie. Odstawiła na stolik ciężką statuetkę, którą dotychczas trzymała w ręku. Figurka, chyba z brązu. Miała przyczepioną do podstawy grawerowaną tabliczkę z napisem Najlepszy producent Anna Sobańska. Jutro wyląduje w biurze na tak zwanej ścianie chwały, gdzie stoją wszystkie statuetki, które zdobyły jej produkcję. Nie trzymała w domu ani jednej, nie pasowały do wystroju. Oskar to owszem, mały, gustowny posążek pasowałby do wszystkiego, ale za to, co robiła Anna, Oskarów nie dawali. Anna nalała sobie solidną porcję whisky i od razu upiła spory łyk. Ze szklanką w dłoni weszła w głąb domu, a potem po schodach na piętro. Zajrzała do jednego z pokoi. Kasia spała jak aniołek we wnętrzu urządzonym w stylu Królewna Śnieżka. Na poduszce obok niej leżał sfatygowany pluszowy królik. Trudno było w śpiącej blondynce rozpoznać dziewczynę, która ledwie kilka godzin wcześniej z niekłamanym entuzjazmem uprawiała seks na kanapie w salonie. Sobajska zamknęła drzwi pokoju córki, weszła do swojej sypialni, potem do sąsiadującej z nią garderoby i zdjęła sukienkę oraz rejstopy. Miała teraz na sobie tylko luksusowy komplet bielizny. W łazience zmyła makijaż, narzuciła na siebie cienki jedwabny szlafrok i boso zeszła na dół. Kiedy znalazła się w dużej kuchni, urządzonej ze smakiem w stylu prowansalskim, zamarła. Przy kuchennym stole siedziała aktorska para Wanda i Marian, zajadając z apetytem, makaron z jakimś sosem. Sobańska, w odróżnieniu od swojej córki i jej chłopaka, najwyraźniej dostrzegła gości. Przepraszam bardzo ale co państwo tu robią? Do tego o tej porze jest druga w nocy. Zgłodnieliśmy. Wiem, że to niezdrowo jeść tak późno, ale czasem można zgrzeszyć, prawda? Bogusia ugotowała makaron z sosem z gorgonzoli i szpinaku z dodatkiem suszonych pomidorów. Skusi się pani? Kazik wskazał na patelnię, na której zostało jeszcze sporo klusek. Siedząca obok Bogusia zwróciła mu uwagę. Kaziu, talerz podaj pani i sztućce. Wiesz już przecież, gdzie są. Mam nadzieję, że się pani nie gniewa, że wzięliśmy z lodówki to, co było potrzebne. Makaron wyszedł naprawdę dobry. Proszę spróbować. Sobańska nie była jednak zainteresowana penę z gorgonzolą, tylko wyjaśnieniem absolutnie niespodziewanej wizyty. Nic z tego nie rozumiem. Dopiero co widzieliśmy się na gali i państwo nie sugerowali, że zamierzają mnie odwiedzić. A ja zresztą wcale nie zapraszałam. Kto państwa wpuścił? Córka? Goście spojrzeli po sobie znacząco. Sami weszliśmy. Było otwarte powiedział mężczyzna. No cóż, podobno gość w dom, Bóg w dom ale ja, prawdę powiedziawszy, nie znoszę przysłów. A poza tym, pora jest już bardzo późna, a ja jestem zmęczona, więc. Sobańska starała się być uprzejma, ale widać było, że kipi złością. Bogusia uśmiechnęła się miło. Na gali nie byliśmy, ale oczywiście oglądaliśmy w telewizorze. Ładnie wypadło, jak zawsze. O tam, w salonie oglądaliśmy. Ma pani dobry telewizor, jaki ekran wielki. Prawie jak w kinie, dodał Kazik. Jak to nie byliście na gali? Przecież pani, pani Wando, nawet wręczała nagrodę dla osobowości roku. No tak, nagroda była, ale ja nie jestem Wanda. – Tylko kto? – Sobańska spojrzała na swoją szklaneczkę wypełnioną do połowy whisky, jakby zastanawiała się, czy ma poalkoholowe zwidy. – Bogusia Litwiniec. – Pani Wando, gra pani bogusie Litwiniec w serialu Idealna Rodzina? – Owszem, od dwudziestu lat. – To Wanda mnie gra. Ja jestem Bogusia. – Czy pani źle się czuje, pani Wando? Bogusia nie istnieje, to jest wymyślona postać i nadal nie rozumiem, co państwo tu robią. No właśnie o to chodzi, że pani nic nie rozumie, włączył się do konwersacji Kazik. Niby taka mądra, ważna, a najprostszych rzeczy nie łapie. Pani uważa, że nas nie ma, że nie istniejemy, ciągle to pani powtarza. Powiedziała to pani dzisiaj w telewizji. No więc w końcu postanowiliśmy przyjść i pokazać pani, że istniejemy i to jak najbardziej. Naprawdę dobre kluski, niech pani skosztuje. Lepsze niż te pierogi, co je ciągle musimy jeść. I robić! Lodówkę ma pani naprawdę porządnie zaopatrzoną, trzeba przyznać. Ale wracając do tej gali, to sukienkę miała pani jednak trochę przykrótką. Ładną, elegancką, ale przykrótką. W pani wieku takie mini to chyba jednak nie wypada. Dodała Bogusia życzliwym tonem. Sobańska pociągnęła ze szklaneczki solidny łyk i wzięła głębszy oddech. Najwyraźniej miała ochotę zrobić porządek z tą sytuacją, więc odezwała się o ton głośniej niż poprzednio. Myślę, że wizyta państwa trochę się przeciągnęła. Wezwę wam taksówkę. Bogusia uśmiechnęła się sympatycznie. Ale my się nigdzie nie wybieramy. Zostajemy tutaj, u pani. Dodał Kazik, jak gdyby podejrzewał, że Sobańska nie zrozumiała. Sobańska spojrzała na swoich gości. Nie chciałabym być niegrzeczna, ale. Ale pani będzie, tak? Zresztą nie pierwszy raz. Pani w ogóle niestety nie jest grzeczna, uprzejma ani miła i dlatego wszyscy pani nie znoszą, poinformowała spokojnie Bogusia. Te talerze do zmywarki idą, czy trzeba ręcznie? Bo ten srebrny brzeżek. Do zmywarki można, mechanicznie odpowiedziała Sobańska. Jak to mnie nie znoszą, kto mnie nie znosi? Wszyscy! Bogusia sprawnie sprzątnęła ze stołu, resztkę makaronu przełożyła do miski, zakryła folią i wstawiła do lodówki. Talerze i sztućce wylądowały w zmywarce, a patelnia w zlewie. A co? Pani tego nie wie bez żartów. Musi pani wiedzieć! – Ale bardziej się boją, niż nie znoszą – dodała Bogusia. Skinęła na swojego towarzysza. – Kazik, zasiedzieliśmy się. – No właśnie – z ulgą stwierdziła Sobańska. – Też jestem tego zdania. – Trzeba iść spać. Pani też by się odpoczynek przydał. A porozmawiać sobie to przecież jeszcze zdążymy. Kiedy byli już we drzwiach kuchni, Sobańska się zreflektowała. – Zaraz, zaraz, a wy dokąd? – Pościeliliśmy sobie w gościnnym na samej górze. Nie będziemy nikomu przeszkadzać. No to dobranoc, pani Aniu, a makaron można odgrzać jutro na obiad. Tylko trochę wody trzeba będzie kapnąć, bo sos z gorgonzoli bardzo gęstnieje, jak jest zimny. Kazik, a ty co? Języka w gębie zapomniałeś? Pożegnaj się ładnie. Dobranoc, pani Aniu, grzecznie powiedział Kazik, przywołany przez Bogusie do porządku. Do jutra dodała z uśmiechem Bogusia. I już ich nie było. Sobańska spojrzała na swoją pustą szklaneczkę. Nie powinnam tyle pić. Stanowczo nie powinnam. Okna w sypialni były zasłonięte ciężkimi zasłonami, które skutecznie uniemożliwiały wniknięcie do wnętrza chociaż odrobiny światła. Mimo takiej izolacji od świata zewnętrznego, Anna Sobańska spała niespokojnie w dużym małżeńskim łóżku, ale pościelonym tylko jedną kołdrą i poduszką. Przekręcała się z boku na bok, potem z powrotem. Wydawało się, że chce coś powiedzieć. Nagle przebudziła się, gwałtownie siadła. Była kompletnie nieprzytomna, jakby nie wiedziała, gdzie jest, wyrwana z męczącego snu. Spojrzała na budzik stojący na nocnej szafce. Była czwarta dwadzieścia. Zdecydowanie za wcześnie, by się zrywać. Anna postanowiła jednak podnieść się z łóżka, wstała, zatoczyła się lekko. Nie wiadomo, czy sprawiło to zwykłe zmęczenie, wypita w nocy whisky, czy nieprzyjemny sen, który przed chwilą gwałtownie się przerwał. Wyszła z sypialni. Dom spał, było kompletnie cicho. Zajrzała do sypialni Kasi, córka spała w tej samej pozycji co poprzednio, tylko na drugim boku. Anna chwilę zawahała się u szczytu schodów, jakby zastanawiała, czy sprawdzić pozostałe pokoje, jednak postanowiła zejść na dół. Tam także było ciemno i cicho. Anna zatrzymała się przed wejściem do kuchni, jakby się bała. Ale trwało to tylko chwilę. Głupia jestem. Powiedziała do siebie cicho i zapaliła światło. Albo za bardzo zmęczona. Kuchnia była pusta. Anna odetchnęła z ulgą. To jednak był skutek alkoholu, idiotyczny sen. Nie powinna tyle pić, szczególnie na noc. Postanowiła zrobić sobie kawę. Wyjęła puszkę z szafki, rozkręciła małą włoską kawiarkę taką na jedno piekielnie mocne espresso, nalała do niej wodę, pieczołowicie uklepała na sitku zmieloną kawę, Zakręciła kawiarkę i postawiła na płycie kuchni. Regulowała właśnie poziom grzania, kiedy z za jej pleców rozległ się wesoły głos. No proszę, nie wiedziałem, że z pani też taki ranny ptaszek. Anna odwróciła się gwałtownie. We drzwiach kuchni, uśmiechając się, stał kazik w piżamie. Dzień dobry, ja też chętnie bym się napił kawy, jeśli można. Anna nie wytrzymała. Nie można! Co do cholery, pan tu jeszcze robi? To bezczelność nachodzić mnie w moim własnym domu. Darzyłam pana i panią Wandę naprawdę dużym szacunkiem i sympatią, ale wasze zachowanie przekracza wszelkie normy. Czy wyście oszaleli? Praca wam się z życiem pomyliła? Kazik sprawiał wrażenie, jakby dobrze wiedział, o co Annie chodzi. Ich, ja, przepraszam bardzo, rozumiem, że się pani zdenerwowała. Jest pani w, że tak powiem, niekompletnym stroju i nie nie powinien pan, owszem, nie powinien pan tu w ogóle być. To, że miesiąc temu zaprosiłam pana i panią Wandę do tego domu na moje urodziny, nie upoważnia państwa do takiego zachowania. Ale ja nie byłem na pani urodzinach i bogusia też nie na pewno by mi o tym opowiedziała. Anna była naprawdę zdenerwowana. Nie, no, to jakaś paranoja. Nie dość, że urządziliście inwazję na mój dom, to jeszcze wygłupiacie się, twierdząc, że jesteście postaciami z serialu. No bo jesteśmy! Kazimierz Litwiniec, zamieszkały w Bożym Polu, moją żoną jest Bogusława Litwiniec, ale wszyscy mówią na nią Bogusia. Mamy czworo dzieci: Antka, Krzysia, Martusie i najmłodszego Piotrka. Ale już żadne z dzieci z nami nie mieszka, i Anna przerwała mu histerycznym głosem. Wiem do cholery, jak się nazywają postacie z mojego serialu i ile mają dzieci, bo to wszystko kurwa mać sama wymyśliłam. Niech pan przestanie się wygłupiać do diabła. To może nawet i było śmieszne, ale tylko przez moment i przestało mnie już dawno bawić. Proszę się ubrać i natychmiast opuścić mój dom. Właściwie może pan wyjść w piżamie, będzie szybciej. I niech pan nie zapomni zabrać ze sobą pana koleżanki. To nie jest moja koleżanka, tylko żona. Przyjaciółka, tak, ale żeby koleżanka? Tak się o żonie nie mówi. A niech pan mówi jak chce. Tylko niech pan ją weźmie i wypad stąd, rozumie pan? Jasno się wyraziłam, to do widzenia. Bogusia jeszcze śpi ona lubi sobie dłużej pospać. Wiem! No to jak pani wie, to czemu się pani tak denerwuje i każe mi ją budzić? Anna opadła bez sił na krzesło. Kawa już się zrobiła. Cicho powiedział Kazik. Niech się pani tak nie irytuje, życia szkoda. Pani siedzi, a pani tej kawy naleje. I rzeczywiście wyjął z szafki filiżankę, nalał kawę, podsunął ją razem z cukiernicą Annie. Dziękuję, powiedziała odruchowo i wsypała sobie dwie łyżeczki cukru. Ja sobie rozpuszczalną bym zrobił, jak pani ma spokojnie stwierdził Kasik i włączył czajnik elektryczny. Druga półka po lewej stronie. Mechanicznie poinformowała Anna. Kasik nasypał kawę, zalał wrzątkiem, posłodził i usiadł naprzeciwko Anny. Podniosła na niego wzrok: O co tu chodzi? Już wiem, wiem. To jakiś program telewizyjny. Mamy cię, czy coś w tym rodzaju. Założyliście się z kimś, że się do mnie wprowadzicie. No dobra, udało się wam. Zaskoczyliście mnie, wygraliście. Ale już koniec zabawy, dobra? Mam dzisiaj ciężki dzień i muszę się do niego w spokoju przygotować. Więc niech pan wypije kawę, obudzi panią Wandę i jedźcie do siebie, okej? Okay? Przepraszam, że się zdenerwowałam, nie powinnam, ale chyba pan rozumie. Kazik upił spokojnie łyk kawy. Smaczna! Ale pewnie kosztuje dwa razy tyle co prima, czy nawet Jakobs, nie? No to powiem, że aż dwa razy lepsza to nie jest. Anna spojrzała na niego ze zdumieniem. Będziemy teraz rozmawiać o smaku kawy. Trzeba umieć cieszyć się drobnymi przyjemnościami. Smakiem porannej kawy. Błyskiem świtu za oknem, bez tego nie ma szczęścia, tak to chyba szło. Co szło? No, ten dialog. Nie pamiętam, który to był odcinek, ale swoją kwestię zapamiętałem. I pomyślałem sobie, że ktoś, kto to napisał, musi być mądrym człowiekiem. A to przecież pani pisała, prawda? Prawda. A jak ma pani jeszcze czas pisać, skoro tak od rana cały czas w biegu, spotkanie za spotkaniem? Anna spojrzała zdumiona na starszego pana, który pytał z prawdziwą troską w głosie: Naprawdę to pana interesuje? No przecież inaczej bym nie pytał. Nie pisze. Od dwóch lat nie napisałam niczego poza oficjalnymi pismami. Może jeszcze z tysiąc smsów. Oj, to szkoda, wielka szkoda, pani ma taki talent. To dlaczego pani przestała? Nie lubiła pani pisania? Lubiłam, oczywiście, że lubiłam, nawet bardzo. No to dlaczego? Bo jestem teraz producentem, dlatego. Na wszystko czasu nie wystarcza. No ale w pierwszej kolejności powinno wystarczać na to, co się lubi. Ja przynajmniej tak myślę. Anna spojrzała na mężczyznę zdumiona. Jako producent lepiej zarabiam. I mam nad wszystkim kontrolę. Kazio wzruszył ramionami. I co z tego? Chyba dosyć już pani przez te dwadzieścia lat zarobiła, jak to mówią. Trumna nie ma kieszonki. Dobry dialog, muszę zapisać. Ja przynajmniej uważam, że to jest słuszna racja. Nie mówi się słuszna racja, to jest niepoprawne. Przecież ja tego nie wymyśliłem, pani sama takie dialogi pisze. Bo charakteryzują postać. Kazik nie jest miastowym intelektualistą, tylko facetem, który wychował się na wsi, nie ma wyższego wykształcenia. To znaczy, że jak ktoś studiów nie ma, to można z niego zrobić analfabetę? Ja mówię prawidłowo po polsku. I to mi uwłacza. Sobańska schowała twarz w dłoniach. Wyraźnie nie wiedziała, co ma zrobić. Kazik, czemu mnie nie obudziłeś? Przecież się spóźnimy. Anna się odwróciła. W drzwiach kuchni stanęła Bogusia. Przecież dzisiaj dzieci przyjeżdżają, a ja muszę obiad ugotować. Byle tylko nie pierogi, rzucił Kazio, wstając od stołu. A co ma pan do pierogów? Zapytała Sobańska. To, co wszyscy w ekipie, nie znoszę ich. Wanda zawsze mówi, że pieprzony szekspir nigdy niczego poza pierogami nie ugotował, dlatego ciągle każe robić pierogi. Burknął Kazio, a Bogusia spiorunowała go wzrokiem. Czyś ty oszalał, Kazik? Przecież ona tego nie wie. Czego nie wie? Dopytywał się Kazik. No wiesz. No właśnie nie wiem. Czego ja nie wiem do cholery i kto to jest szekspir? To znaczy, ja wiem, kto to jest szekspir. Ale to chyba nie o niego panu chodziło. Kasik nie odpowiadał, stał ze spuszczoną głową. Kto to jest szekspir? wrzasnęła Sobańska. No i doigrałeś się, skomentowała Bogusia. No wiadomo kto. Ja nie wiem, dlatego pytam, kto to jest ten szekspir? Pani, ja? odpowiedziała jej cisza. Na mnie tak mówią? Kazio i Bogusia stali ze spuszczonymi głowami. Mówią na mnie szekspir? Konkretnie to najczęściej pieprzony szekspir. Kazik! Bogusia była wściekła na męża. No, przepraszam, ja nie umiem kłamać. Ale to nie znaczy, że masz mówić całą prawdę. Już idźmy lepiej, idźmy. Bardzo przepraszam, pani Aniu, on ode mnie zaraz dostanie za swoje pociągnęła męża za rękę i zniknęli w korytarzu Sobańska siedziała jak zamurowana Szekspir pieprzony Szekspir to niemożliwe Kasia kręciła się po kuchni w za dużym t którego używała do spania Nalała soku do szklanki i posmarowała grzankę kozim twarożkiem Kawa właśnie pyrkała w kawiarce kiedy weszła Anna Sobańska jej matka już ubrana sportowo, acz nie nagannie. Cześć, dziecko! Podeszła i smoknęła powietrze nad głową córki. Cześć! Czemu jeszcze nie w szkole? Bo jest niedziela, ale miło, że pytasz. A, rzeczywiście, nie spojrzałam jeszcze w kalendarz. To przez to, że. nieważne. Jak spędziłaś wczoraj wieczór? Uczyłam się, odpowiedziała Kasia. To się chwali, a czego? Głównie biologii, anatomii naczelnych konkretnie. A co? Masz jakiś sprawdzian w najbliższym czasie? Kasia wstała od stołu, żeby nalać sobie kawę i spojrzała zaspanym jeszcze wzrokiem na matkę. A ty się źle czujesz? zapytała zdziwiona. Nie. A dlaczego pytasz? Bo przecież ty nawet nie wiesz, w której jestem klasie, mamo. Na wywiadówki zawsze ojciec chodzi. Może trzeba to zmienić. Ja bardzo chętnie. Nie, proszę. Kasia wyglądała na autentycznie przestraszoną. Anna była wyraźnie trochę urażona, ale starała się to ukryć. Nie rozumiem. Chcę mieć spokój w szkole i to tyle w tym temacie. Ja bym jednak chciała wiedzieć więcej. Kasia najwidoczniej nie zamierzała kontynuować rozmowy. Zajęła się słodzeniem kawy, dolewaniem do niej mleka, ugryzła kęs grzanki. Matka usiadła naprzeciwko niej. Jeśli ja bym poszła na wywiadówkę, to nie miałabyś spokoju. Tak mam to rozumieć? Tak. A jak twój ojciec chodzi, to masz. Tak. Anna trawiła to, co usłyszała. Córka jednak nie zamierzała jej niczego dokładniej wyjaśniać, tylko w milczeniu jadła śniadanie. Ona nalała sobie trochę kawy i znów usiadła naprzeciw Kasi. Milczenie wisiało ciężko między nimi. Kasia kończyła już jedzenie, i wszystko wskazywało na to, że zaraz wyjdzie z kuchni, nie odzywając się więcej do matki. Anna podjęła więc jeszcze jedną próbę nawiązania kontaktu. Udawanie lekkim, miłym tonem rzuciła: A może pójdziemy dzisiaj gdzieś na obiad, tylko we dwie tam, gdzie będziesz miała ochotę. Ojciec wraca dopiero wieczorem, a Karola od dziadków mogę odebrać już po obiedzie. Co o tym myślisz? Kasia podniosła na matkę zdziwione spojrzenie. Anna uśmiechnęła się do córki nieco sztucznie. Źle się czujesz, mamo? Coś się stało wczoraj wieczorem? Wyjątkowo nie dostałaś kolejnej nagrody, czy coś w tym stylu? Dostałam. No to o co ci chodzi? Chciałam po prostu spędzić z tobą trochę czasu. Aha, skomentowała krótko Kasia, po czym wstała, włożyła brudne naczynia do zmywarki i wyszła z kuchni, zostawiając zdumioną matkę samą. Anna przestała się uśmiechać, czuła się